prowadzenie godzinek. Wieczorem zaś gromadzi rodziców i dzieci na wspólnej prowadzenie godzinek. Prowadzenie godzinek. Prowadzenie godzinek. Prowadzenie godzinek. Prowadzenie godzinek. Wieczorem proponowanego przebiegu tymczasowej granicy wschodniej Polski, tak zwana linia Curzona. Godzinki. Prowadzenie godzinek. W 1933 roku w Gdyni otwarto dworzec morski, a w 1937 roku w granicy Zdroju została uruchomiona pierwsza w kraju kolej linowo-terenowa na górę parkową. Idąc dalej, najważniejsze, kiedy wprowadzenie godzinek. Najważniejsze, kiedy wprowadzenie godzinek było. Powiedz. Białegostoku Niemcy rozstrzelali ponad 250 osób w odwecie za akcję zbrojnego podziemia przeciwko okupantom. W 1953 roku, bardzo ważna data, 1953 rok, właśnie 8 grudnia o godzinie 21 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze po raz pierwszy odmówiono apel jasnogórski. 1953 roku. W 1981 roku papież Jan Paweł II ustanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. 2014 rok. W Krakowie rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Piotra Skargi, jezuity, pisarza i kaznodziei, przedstawiciela polskiej kontrreformacji. Tak, i jeszcze jedna data, niezmiernie istotna, ważna dla nas, pewnie tak, drodzy, przysłuchując się właśnie tym poszczególnym datom, mam nadzieję, że tak zastanowiliście się, że brakuje jednej daty w kolejności wymieniania tych poszczególnych wydarzeń. Jedna data bardzo ważna dla rodziny Radio Maria, mianowicie 8 grudnia 1991 rok. 28 lat temu nadawanie audycji rozpoczęło Radio Maria. 28 lat mamy. 28 lat posługi Radia Maria dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla nas, drodzy, dla wszystkich, którzy współtworzą to radio, dla tych, którzy chcą po nie tylko sięgnąć, do czego niezmiernie serdecznie zachęcamy. I z okazji urodzin, naszych urodzin, urodziny rodziny Radia Maria, nasze najserdeczniejsze życzenia, pozdrowienia dla całej rodziny Radia Maria, która w dniu dzisiejszym świętowała tu w Toruniu. Wczorajszym tu w Toruniu, dzisiejszym będziemy świętować w Bydgoszczy. Jeszcze pewnie niektórzy z pielgrzymów w drodze, ponieważ z jakże różnych stron Polski przybyliśmy do Torunia, za co niezmiernie serdecznie dziękujemy i cieszymy się, drodzy, waszą obecnością, tym wspólnym świętowaniem rocznicy powstania Radia Maria. Serdecznie zapraszam, aby podzielić się podczas naszego dzisiejszego nocnego spotkania na antenie 28-letniego Radia Maria doświadczeniem czy to dzisiejszej uroczystości. Zapraszam również pielgrzymów, którzy może jeszcze w drodze, którzy mnie śpią, albo tych, którzy byli na tej uroczystości, którzy może właśnie teraz wchodzą do swoich domów, mieszkań, może zmęczeni podróżą, umęczeni właśnie tym trudem pielgrzymim, ale też jakże podbudowani, jakże umocnieni wspólnym przebywaniem i świętowaniem właśnie tutaj w Toruniu. Zapraszam także tych, którzy, drodzy, łączyli się z nami za pośrednictwem anteny Radia Maria, anteny telewizji Trwam, do podzielenia się swoim doświadczeniem Radia Maria w swoim życiu i też jak urodziny, to i życzenia. Złóżmy życzenia no właśnie z głośni Radia Maria, naszej rodzinie, rodzinie Radia Maria. Też będziemy powracać podczas naszego nocnego programu do tych chwil spędzonych tutaj w Toruniu podczas 28. rocznicy powstania Radia Maria.
Jakże piękne to nasze świętowanie było, jakże uroczyste, dostojne. Dzięki właśnie wam, drodzy, którzy przybyliście, którzy łączyliście się wraz z nami duchowo. I w tym miejscu serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy przybyli, którzy tak właśnie wiele trudu niejednokrotnie włożyli w to, aby przybyć tutaj. Serdeczne podziękowania dla wszystkich księży, arcybiskupów, księży biskupów. Serdecznie pozdrawiamy przewodniczącego dzisiejszej liturgii. Dziękujemy serdecznie Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu, za przewodniczenie dzisiejszej liturgii, za słowo skierowane do nas, wszystkim kapłanom, którzy tak pięknie przybyli na tę uroczystość, wszystkim, którzy uświetnili to wielkie wydarzenie, każdemu, każdej drodzy z was, za ten trud, za również tę radość pielgrzymowania i radość wspólnego świętowania w Toruniu 28. rocznicy powstania Radia Maria. Wielkie Bóg zapłać za to święto. I w tym miejscu także śpieszymy z słowem wdzięczności właśnie dla organizatorów z poszczególnych miejsc. Z tak różnych stron przybyliście. A wiemy, że niejednokrotnie jakże też wiele wysiłków wkładaliście, aby kompletować poszczególne autokary, aby przybyć. I za ten trud niezmiernie serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom. I tak też po kolei tutaj będziemy się starali wymieniać także tych wszystkich, którzy z darem serca przybyli, którzy złożyli ten dar serca. To między innymi Aleksandrów Łódzki, parafia świętych Archaniołów, to Bełchatów i Zelów, to koło przyjaciół Radia Maria z Berlina, to pan Jan Garbarczyk, pan Krzysztof Kisiel, to także Białystok, parafia świętego Rocha, pani Zofia Piechocka, pani Wanda Cichocka, to Białystok i parafia świętej Jadwinki, pani Gabriela, parafian. Następnie z Białego Stoku na Święcze Marii Panny Matki Kościoła, pani Irena Niemotka, pani Halina Lagiera, z Bielska Białej, Wapienicy, parafia świętego Franciszka z Asyżu, z Biłgoraja, parafia świętego Jerzego z Borychowic koło Krakowa, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła z Brudnicy, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z Brześcia Kujawskiego, parafia świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. I będziemy dalej wymieniać te właśnie poszczególne miejsca, które przybyły, które bogaciły nasze wspólne spotkanie. I śpiesząc także właśnie z tym pozdrowieniem, śpieszymy także z upominkiem muzycznym dla wszystkich, także dzisiejszych solenizantów, to m.in. Maria, Makary, Virginia, a także Romarek. Dla całej rodziny Radia Maria z okazji 28 urodzin, które dokładnie dzisiaj, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypadają, wszelkich łask Bożych. I przesyłamy również upominek muzyczny do Radio Maria. Śpiewa Jacek Sadowski.